Tak było widać, że jesteśmy nerwowi i wszyscy okołem, nie tylko mi, ale i kibice, cała ta atmosfera była taka nieżyczliwa, jak się tak powiedzieć, bo punkty nie były, przegraliśmy mecze i ta gra się tak nie układa, ale dzisiaj liczyła się tylko szatnia i myśmy dali rady, także mam nadzieję, że kibice to odebrało tak, że cośmy pokazali, że wiemy wygrywać mecze i do tego następnego meczu podchodzą trochę inaczej. Nie byłem pekle, nikt nie będzie, mam nadzieję, bo zrobię co mogę i czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale daj sobie sprawę, że dzisiaj był bardzo, bardzo ważny mecz i zrobiliśmy taki mega błąd tam z Darkiem, któryśmy po meczu rozebrali. I da się powiedzieć, że ta bramka nas nastartowała k temu zwycięstwu, bo było bardzo potrzebne. I że ja strzelałem bramkę na 2-1, bardzo się z tego cieszę. I mam nadzieję, że tak to będzie dalej, ale dzisiaj się liczy tylko punkty, nic więcej, nic mniej. Ani ta gra, jakśmy grali, a tylko ci punkty. I to się udało i od tego się, dzisiajśmy byli od tego rozliczani, także nic więcej, to mówię, może więcej powiedzieć. Zdarzyliśmy, no tak, tam było brak komunikacji, ale to, nie chcę to ten jak, co jest mówione w szatni, to tam zostanie, także nie mamy do siebie jakich większych pretensji, zdarzyło co się zdarzyło. Ważne jest to, że jsme s tým dali radę i vyhrali jsme ten mecz. Nie, byłem i na Slovácii, i v Holandii strzelałem bramki regularnie i tam dałem jedný sezóny, v Holandii dałem jedný sezóny 4 bramki, ale nawet 5 s puhárami. Ale no tak v tým na razie dałem 3 a bardzo cieszę z tego, że to są wszystkie bramki takie punktowe, jak się mówię, że do wygrania, także Oby tak było dalej, ale nie liczy się goli tylko mnie, ale ja by som dal więcej, jakby chcieli Rabio albo Wilczek, ale mam nadzieję, że następnie tak się robi. Nie koniec, no tak jak Podgór będzie tak dostrzegł, ale jak dotąd nam, tak będzie się starał tego wykorzystywać.